I co, są bardziej solone czy normalnie? Normalnie. Cześć kochani! Nie odzywałam się znowu kilka dni, ale działo się kilka rzeczy, których niekoniecznie mogłam wam pokazywać. Dlatego odzywam się dopiero dzisiaj. Mamy poniedziałek, dzisiaj jest 23 i jest w ogóle prawie 23. Jest to przypadek. I w każdym razie nie odzywałam się od kilku dni, bo słuchajcie, od środy do piątku byłam w Sopocie. Możecie to zauważyć na moim Instagramie i na Instastory było widać, bo byłam z pracą w Sopocie, bo organizowaliśmy takie wydarzenie modowe. Rybka. Michał przyniósł rybkę, bo jemy lej z pieca, już nie prosto z pieca, solone. I tam nie mogłam dużo nagrywać, bo byłam, wiecie, z zespołem. Tam ogólnie robiliśmy event, więc tam nie było co wam pokazywać, bo tam było dużo pracy, ale było strasznie fajnie. Wieczorem po całej konferencji byliśmy na fajnej kolacji w Pobite Gary w Sopocie. Super było, bardzo sympatycznie, jadłam bardzo fajne żeberka i świńskie uszy. I na samej konferencji też było fajnie, bo to było takie modowo-technologiczne wydarzenie i było kilku fajnych prelegentów z różnych marek modowych, było Bizu Fashion, było Domodi, Alani, były różne naprawdę fajne osoby i ja tam też rozmawiałam z tymi osobami i to było bardzo, bardzo spoko, dużo się dowiedziałam. I też było fajne jedzenie tam, bo tam były takie przerwy kawowe i były różne ciasta, babeczki, musy, pączki, były też lunche, były rybki, mięsa, dodatki, sałatki. Dobra, i kontynuując dalej moją opowieść sprzed kilku dni. Potem, słuchajcie, miałam pociąg z piątku na sobotę o gdzieś 4 rano, więc misja była dobra, jeszcze on gdzieś stanął po drodze, także ekstra. I jechałam do Bydgoszczy, bo słuchajcie, mama Michała miała urodziny i zrobiła tyle jedzenia. Muszę wam zapytać ciasto, jakie nam zapakowała to jedzenie. Tak, kobieta, naprawdę. Zrobiła ciasto, słuchajcie, 3 bit i taką roladę z mascarpone i malinami. Nie jest 3 bit? Snickers! Sorry, Snickers, Michał mnie poprawił. Wiecie, tutaj dwa o honor mamy. I było przepysznie, więc wiecie, sobota była rodzina, potem w niedzielę, aha, w sobotę wyszliśmy na miasto, więc w niedzielę byliśmy zmęczeni. Byliśmy też na indyjskiej w Bydgoszczy Rubaru, jakbyście byli zainteresowani, sos z orzechów nerkowca i z pomidorków pyszota. I kończąc opowieść, dzisiaj jest poniedziałek i wstaliśmy o 12, byłam na uczelni, a przedtem zrobiliśmy lasagne, którą wam zaraz pokażę. I po uczelni byliśmy w Starbucksie, bo mieliśmy darmową kawę, bo słuchajcie, dostałam maila, że uzbierało nam się ileś punktów, nie wchodzi mi w kadr, ileś punktów się nam uzbierało, słuchajcie, i mieliśmy darmową kawę i wzięliśmy matcha. Taka z taką masą kremową. I była pyszna. No ona ma taką masę kremową matcha. Nie, nie, taką śmietankę, taką masę. Rozmawiałam z panią. Z wanilią no sugar i tam mlekiem, tam no w ogóle fat, w ogóle nic no. I było w ogóle super. No i było miło i ja potem poszłam na trening. I zrobiłam 10 km. I tutaj się kończy moja opowieść. Jeszcze nie chyba. Za chwilę. Bo jeszcze się nie nagrzało. Wiem, że jesteś głodny. A teraz mamy 23 i jestem w domu. Jutro mam na 8, wstaję o 6. I jestem głodna po treningu. I mamy resztę tej lasagne, bo ona wyszła naprawdę duża. I w ogóle super. Pierwszy raz użyłam naczynia żaroodpornego w tym mieszkaniu. Po 3 latach. I zrobiliśmy lasagne. I chcę wam ją pokazać. Zaraz to zrobię, bo podgrzewamy resztę na kolację. I zaraz wam pokażę też to ciasto Michała mamy. A tą lasagne, jak zrobiliśmy, tylko wam powiem, że położyliśmy makaron, zrobiliśmy mielone na patelni, to takie z Biedronki, co ma tylko 6,4 g tłuszczu w 100. I to tam z pomidorami krojonymi z koncentratem na patelni. Sos beszamelowy akurat był z torebki w Biedrze, więc wzięliśmy i pomieszaliśmy z mlekiem 3,2. Wolałabym zrobić to z 0,5%, ale było tak przepisie, więc nie chciałam spierdzielić. I do tego mamy ser piórko, nawaliliśmy go jak głupi na wierzch, bo jak on ma w 100 gramach 2,7 tłuszczu, to można by zjeść sam ser. I ogólnie ona wyszła super. Ten makaron w ogóle nie trzeba było gotować, tylko on zmiękł już w piekarniku. I jesteśmy ogólnie zadowoleni, bo coś innego w końcu zrobiliśmy na obiad. I bardzo sycące i fajne, jak Garfield się czułam. No i to zjadłam przed uczelnią i teraz zjem po treningu, więc wam pokazuję. Opowieść była długa, ale działo się też dużo. Więc i ogólnie zapraszam na mojego Instagrama, bo tam się dzieje ogólnie na bieżąco, na Instastory zawsze publikuję, co się dzieje i potem fotki też i opowiadam, co tam się działo. Jak nie mam vloga, to tam generalnie jestem aktywna. I nazywam się The Happy Bun na Instagramie, więc pokażę wam lasagne. To już nie prezentuje się tak ładnie, jak prezentowało się na początku, jak była cała, ale chcę wam tylko przedstawić, że generalnie nam wyszła i że jest naprawdę smaczna i że robiło się ją całkiem szybko, a wydawało mi się, że to będzie jakaś masakra generalnie, że wiecie, 3000 godzin, ale to się zrobiło nawet sprawnie i ogólnie uwinęliśmy się podobnie jak ze zwykłym obiadem, także super, coś innego. I tak do was dawno nie gadałam, że tak się stęskniłam, że muszę wam jeszcze tylko szybko pokazać.
Patrzcie, co kupiliśmy, bo Michał mówi, że jemy tylko samego kuraka i ma rację i że musimy coś zmienić w swoim życiu. I kupiliśmy na przykład na jutro, słuchajcie, wolnogotowaną łopatkę wieprzową i też ma spoko staty. Ma jak mielone 6,5 gramów tłuszczu w 100, a będzie spoko opcja obiadowa, coś innego. I patrzcie, kupiliśmy ziemniaczki młode, no 100 lat nie jadłam. I ja sobie kupiłam kukurydzę ugotowaną, bo była za 5, 3 sztuki, a ja bardzo lubię i sobie upiekę w piekarniku, się nie mogę doczekać. I jeszcze wam tylko pokażę, co dostaliśmy. Od mamy Michała, obczajcie to, jakiego zrobiła pięknego sneakersa, no po prostu. Skaś, u góry jest masa kajmakowa, orzechy, no po prostu sztosik, jest pyszne. Rolady niestety bezową już zjedliśmy wszyscy na miejscu w Bydgoszczy, ale tu do Poznania dostaliśmy i jest po prostu pycha. Dobra, idę jeść lasagne. I dzień dobry w ten piękny ponerek. I cześć kochani. I dzień dobry w ten piękny poranek, jest 6:53 we wtorek. Ja wstałam już o 6:00, prysznic, makijaż, ubranie się i teraz przygotowuję sobie właśnie śniadanie. Niestety nie mamy dużo w domu, dlatego robię sobie tak awaryjnie owsiankę, którą kupiliśmy w Biedronce, proteinową, tym razem z malinami. Raz kupiliśmy z czekoladą i była spoko, a teraz kupiliśmy z malinami i dokrajam sobie jeszcze do tego banana, właśnie mi się tam zaparza, tak testowo na śniadanie i będę lecieć, bo za chwilę mam tramwaj na uczelni, dzisiaj na szczęście tylko do 11:15, także spoko. Także pokazuję wam śniadanko i będę biec na ten mróz. A tak się prezentuje ta owsianka, to jest owsianka proteinowa z maliną. Tak wygląda, ja tu sobie pokroiłam banana, którego sobie dorzucę, żeby była bardziej treściwa i sycąca. A tu macie tabelkę. Więc ja to przekładam do miski i idę jeść. I voilà, owsianka w 3 minuty. Także można zajadać, do tego YouTube i poranek nie jest taki straszny. Ciepły posiłek od rana, fajne filmiki, potem w tramwaju też sobie oglądam. I jakoś leci, nie? I kochani, spotykamy się o 14:00. Ja skończyłam uczelnię 11:15, nie? I przyszłam do domu i po prostu padłam na łóżko, ale serio, spałam 3 godziny, wstałam o tej 6:00. Nie. Poszłam spać i teraz przyjechał Michał, bo skończył uczelnię i robimy obiad i chcę wam pokazać, co robimy, bo nie mogę się doczekać, jestem taka głodna, że to jest szok. I pokazuję wam, co dzisiaj będzie na obiad i będzie fantastycznie! Tak się cieszę. Gotujemy, słuchajcie, młode ziemniaczki, co się u nas ogólnie nie zdarza, ale się mega jaram. Tam włożyliśmy kolby, no... włożyliśmy kolby kukurydzy i nacięliśmy taką karkówkę, co wam wczoraj pokazywałam. Że taką łopatkę, przepraszam, wieprzową, wolno gotowaną, 30 minut do piekarnika, także, o, mój miś. Także to ciermy na obiad, po prostu nie mogę doczekać, może jakieś buraczki do tego coś, no super, super, już czekam. Jak to pachnie, to jest szok, to było w takim właśnie, w takiej folii, to jest super sosik i mamy kukurydzę, mamy mięsko, mamy ziemniaki, jeden z piekarnika na próbę, inne gotowane, ja tutaj sobie wlałam, słuchajcie, wino o 14:00 czerwone, trochę, bo tak mi się wydaje, że tego mięsa pasuje. I tak to wygląda i po prostu czad, bo coś nowego. Michał już ma smaka na jutro na steka. Także będzie się działo, słuchajcie, smacznego. Powiem wam, że całkiem to jest fajne, całkiem się najadamy i coś nowego, także super. Patrzcie, Michał zjadł mięso, zostawił ziemniaki. Typowo. Ej kochani, co za dzień, to jest szok. Ja się, słuchajcie, położyłam po tym obiedzie. Michał też ze mną na chwilę, bo jest taka pogoda, jest 11 stopni, przepraszam. Jest strasznie ciemno, nic, tylko się położyć, naprawdę. Ja już nie miałam dzisiaj zajęć, Michał miał, więc on po pół godziny musiał wstać i jechać na uczelnię, a ja sobie spałam w najlepsze. Teraz jest, słuchajcie, po 18:00, wybaczcie. Zjadłam kawałeczek ciasta od mamy Michała, bo tak miałam ochotę. I teraz lecę do sklepu, idę do Lidla, jeszcze do jednego sklepu, bo potrzebujemy, a to jakiś twaróg. Michał poprosił do śniadania, nie mamy mleka, ja bym chciała mleko owsiane do Inki, bo bardzo to lubię. Jakąś bułkę bym chciała, szynkę, ser, bo nic nie mamy w lodówce, więc idę zrobić zakupy. Dzisiaj strasznie senny dzień. Ach, masakra po prostu. Pokażę wam zaraz, jaki mam outfit, już wam pokazuję. Uwaga, no szal, skórzana kurtka, sweter i uwaga, moje dresiksy, w tym idę na Ośkę i konwersy, także jest grubo. Widać, że spałam. Jutro mam znowu na 8:00, więc znowu wstaję o 6:00, także taki tryb po prostu, no tak mam teraz studia, że po prostu mam niby mało zajęć, ale po prostu mam bardzo wcześnie je.
A ja nie jestem przyzwyczajona do wstawania porannego. Także idę na zakupy. Znaczy porannego, po prostu o 6, bo ja się nie kładę o 23, tylko o 2. Idę po zakupy i pokażę wam na pewno, co kupiłam, jak wrócę. Dobra, czas na to, co Karola lubi najbardziej, czyli food haul. Byłam w Lidlu i w jeszcze jednym sklepie i dziewczyny się śmiały, że mi nie było 100 lat, ale ja uwielbiam celebrować, chodzić po każdej półce i tak dalej. Jestem podekscytowana, bo są trochę takie inne zakupy, jak na mnie. Wymyśliłam, że chcę jeść trochę więcej różnorodnych produktów, nie tylko wiecie, twaróg i tyle, bo po prostu idzie zwariować. I też nie o to chodzi w życiu, żeby po prostu wszystkiego sobie odmawiać. Więc są trochę bardziej różnorodnie. Uwaga! To są Cini Minis na prośbę Michała, bo on kocha jej z twarogiem. Ja zresztą też, więc ma Cini Minis. Kupiłam, słuchajcie, chodzą za mną naleśniki od jakiegoś czasu. Co prawda moja mama ostatnio mi robiła, ale i tak za mną chodzą. I co prawda to są takie gotowce. No ale patrzę sobie staty. Nie są złe, tłuszcz nie jest zły. I wymyśliłam, że jak to są z jabłkami, ja wolę z serem, to po prostu ja sobie sama je otworzę, dołożę twarogu. I wtedy usmażę i takie dwa na śniadanie. No wiem, że to nie jest żadne fit i tak dalej, ale po prostu za mną to chodziło, miałam ochotę i po prostu w ramach urozmaicenia. Strasznie się cieszę z tego. Dwie bułki fitness z Lidla, z czego też się bardzo cieszę, bo marzy mi się po prostu bułeczka z serem, pomidorem, szynką. Po prostu nie ciągle te tosty nasze, tylko coś innego z masełkiem, o czym zaraz powiem. Także no tak się cieszę. Dalej standardowo szynka, no bo to musi być czy do tostów, czy na kanapkę, to się nie zmieniło. Słuchajcie, w Lidlu pojawił się skyr waniliowy. Już wszystkie mamy wypróbowane, te z Biedry. O smaku waniliowym nigdzie jeszcze takiego nie jadłam. I teraz wypuścił Lidl i się mega jaram. I musiałam wziąć dwa dla mnie i dla Michała. Więc mam dwa. Twaróg też się oczywiście pojawia, bo Michał mnie poprosił, zresztą no nie rezygnuję z tego, tylko po prostu chcę urozmaicić dietę, bo wszystko jest dla ludzi, więc twaróg też. Dalej mleko 0,5%, to też mój klasyk, bo musi być w domu. I moje uzależnienie ostatnio to mleko owsiane, ostatnio całe wydudniłam, ono kosztuje 9 zł, ale tak uwielbiam Inkę z tym mlekiem, że to jest po prostu historia, no nie mogłam sobie go odmówić. Takie małe rozpieszczenie. Dalej coś, co nie jest w moim stylu. Ale bardzo miałam ochotę na taką granolę, ale gotową, taką wiecie, słodką, smaczną, bo jak ja sobie zrobiłam domową granolę, no to ona była tak zdrowa, że już niedobra. I wiecie, chcę połączyć jogurt, ten typu greckiego, 0% tłuszczu, 2 razy więcej białka, czyli coś mega fit z właśnie taką granolą gotową, no marzy mi się to po prostu na śniadanie. I uwaga! Taka prozaiczna rzecz, ale dżem 100%. Mam w Bydgoszczy czasami, bo mój brat je, a tutaj nie miałam, tak na bułkę, dżem. Jezus, no po prostu taka radość. Masło, słuchajcie, wzięłam takie malutkie, ale po prostu ja uwielbiam masło i nie mówię, żeby teraz nakładać jakimiś grubymi bardzo warstwami, ale od tego jeszcze nikt nie umarł, a bułeczka z masełkiem to jest po prostu życie. Uwielbiam to i stwierdziłam, że czemu nie. I ostatnia rzecz, to już całkowicie mój wymysł, ale tak miałam na nie ochotę, jak je zawsze widziałam w necie, na te cantuccini. I one są właśnie w Lidlu, z migdałami. Po prostu tak bardzo je chciałam. I stwierdziłam, że biorę i będę sobie dziennie jeść po prostu jedno ciasteczko i tyle. I też do tego nie umrę, a strasznie je chciałam posmakować. I się strasznie cieszę ze wszystkich zakupów, no jak głupia po prostu. A to tylko zakupy spożywcze, ile radości. Dzisiaj mamy nieźle domowy dzień. Słuchajcie, mamy godzinę 21 i w piekarniku, bo pora na kolację, mamy bułki, te co kupiłam fitness, z plastrem szynki, na to plastrem piórko. I dwie będą dla Michała takie, wytrawne, a jedne ciasteczko. Posmakowało? Otworzyłam też te ciasteczka, bo realizuję małe marzenia. I bardzo je chciałam i bardzo są spoko. Z migdałami, takie kruche ciasteczka. Leję sobie zaraz tutaj Inkę z moim mleczkiem owsianym, cudownie, a nie dokończyłam, że ja jedną bułkę mam na słodko z masłem i dżemem. To jest tak proste, a ja 100 tysięcy lat nie jadłam takich rzeczy. Ja wiem, że to jest dla niektórych normalne, ale w sumie ja się tak przyzwyczaiłam do twarogu i tostów i tak dalej, że dla mnie to jest takie coś nowego. I voilà, i mamy taką kolację, to jest Michała, tu oba na wytrawnie, tu jedno na słodko i na wytrawnie. I Michał się skusił na kawę, ja mam Inkę z mlekiem owsianym, a Michał ma zwykłą kawę z mlekiem krowim. I cudowne ciasteczka, co? No a nie?